Dzień dobry, mam na imię Ania i jestem redakcyjną testerką magazynu Przyślij Przepis. Dziś przygotuję dla Was przepis przesłany przez czytelniczkę naszego serwisu przyślijprzepis.pl i będzie to chleb z suszonymi pomidorami i z czarnymi oliwkami. Do przygotowania naszego chleba potrzebujemy 750 g przesianej mąki pszennej, 40 g drożdży, 100 g czarnych oliwek, 10 kawałków suszonych pomidorów, mogą być te ze słoiczka w oliwie, jedną cebulę, 1/5 szklanki oleju, pół łyżeczki cukru, łyżeczka soli i przygotowana letnia woda. Dodatkowo przyda nam się jeszcze papier do pieczenia i foremka o wymiarach mniej więcej 29 na 11 cm. W środku robimy dołek i dodajemy pokruszone drożdże. Dodajemy pół łyżeczki cukru i zalewamy połową szklanki ciepłej wody. Żeby drożdże troszeczkę popracowały i chleb wyszedł bardziej pulchny, przykrywamy ściereczką i odstawiamy na 15 minut w cieplejsze miejsce. Gdy nasze drożdże pracują, obieramy cebulę, drobno ją siekamy i szklimy na niewielkiej ilości oleju. Pomidory kroimy na mniejsze kawałki, a oliwki na plasterki. Po 15 minutach do naszego ciasta dodajemy suszone pomidory, oliwki, olej, dodatkowo 50 ml letniej wody i łyżeczkę soli. Całość wyrabiamy, aż uzyskamy gładką konsystencję. Nie bójcie się dodać troszeczkę więcej ciepłej wody, jeżeli będzie taka potrzeba. Ciasto musi być zwarte i nie może się rozpadać. I dodajemy jeszcze zeszkloną cebulę. Tak przygotowane ciasto ponownie odstawiamy na 30 minut do wyrośnięcia. Po 30 minutach wyrośnięte ciasto znów wyrabiamy, formujemy i przekładamy do blaszki wyłożonej papierem do pieczenia bądź posmarowanej olejem. Aby skórka naszego chleba była bardziej chrupiąca po upieczeniu, wierzch nawilżamy wodą. I jeszcze nasz chleb odstawiamy na 10 minut, aby troszeczkę wyrósł. I nasz pięknie wyrośnięty chleb wstawiamy do nagrzanego na 180 stopni Celsjusza piekarnika i pieczemy przez 45 minut. I nasz pyszny domowy chleb z suszonymi pomidorami i oliwkami jest już gotowy. I oczywiście spróbuję, czy wyszedł faktycznie tak pyszny, jak wygląda. Posmaruję chleb masłem i spróbuję. Smaczny, domowy chleb o wyrazistym smaku. Zachęcam do upieczenia takiego chleba i serdecznie zapraszam na nasz serwis przyślijprzepis.pl.